Rubryka satyryka, rocznik satyryczny 2022, wydany w Fundacji Poetariat. Hanna Rozmarynowska. Dzień w urzędzie. Przepraszam za te pyknięcia, ale to tam pracownice budowlani stawiają dom i zachowują się, mało powiedziawszy, karygodnie. Przyszedł petent do urzędu w bardzo pilnej sprawie. Spotkał wielu mu podobnych siedzących na ławie. Milczą smutni i pokorni, bo urzędnik wielka szycha denerwuje się i krzyczy, gdy go ktoś o coś spyta. Jak nie huknie na jednego, że się spóźnił pół minuty, jak nie walnie pięścią w pulpit, bo komputer ma zepsuty, sekretarka cicho stąpa, bo się lęka drania szefa. Grozi jej obcięciem pensji, gdy podpadka, plama, krecha. Wszyscy boją się niezmiernie drania małpy oraz dziada. Lecz nikt nie ma tej odwagi, by uciszyć wreszcie gada. Wiedzą wszyscy, że gdy trafi prosić ich do własnej firmy, będą mogli się odegrać za złe traktowanie innych. Tam pokażą mu humorki rodem z piekła biurokracji. Będzie cichy i pokorny, tak jak oni w tej sytuacji. Spuści oczy, zamknie buzię, paznokcie obskubie, bo jak Kuba zrobił Bogu, tak Bóg zrobi Kubie. Hanna Rozmarynowska.